Ale zassał, ja pierdziu. Nie widziałem, żeby tak okoń zassał. Masz jakieś obcążki? Jest. Trochę mniejszy. Zobacz, dokąd biorą. Aj, był. No, było branko. Jest. Myślałem, że sobie poszły, ale nie. Trzeba pamiętać, żeby lód z kołowrotka zbierać, bo przy dużej rybie to może właśnie zaważyć. Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj kamera mi nie pomaga, bo się wyłącza. Coś nie tak jest z baterią i z wilgotnością chyba. Ale powiem wam, że znalazłem złotą dziurę i na blachę po prostu kilka dużych ryb zeszło, kilka takich złowionych. Trzy okonie wyciągnięte. Naprawdę jestem zaskoczony. Dzisiaj dużo małych ryb, ale myślałem, że duże po prostu nie będą podchodziły, a podchodzą. Zaraz je wypuszczam i łowię dalej. Tak bardzo chciałem, żeby to był okoń. Łobuz, no. Ale rozgrzał mi wędkę ręce. Ej, chłopaku. Powiem wam, że do blaszki nigdy nie byłem przekonany. Zawsze wydawała mi się taką metodą dosyć toporną, mało subtelną. Smułek gdzieś tam przekonał, że warto spróbować. Jednak na razie ten sezon jest pod znakiem blaszki, za co mu dziękuję. Fajnie, że tutaj się można tą blachą pobawić. I małe i duże okonie biorą. Szczupak jest fajnym przyłowem. Wędka się super spisuje. Także jeżeli ktoś zaczyna łowić na lodzie, to ta blacha jest naprawdę taka wdzięczna, bo mormyszka i ochotka wymagają no jednak precyzji, delikatności, przyzwyczajenia rąk do nakładania tej ochotki. A tutaj może być nawet bardzo zimno, zakładasz rękawice i po prostu machasz. Aj, był. Miałem. Zauważyłem, że jak łowię na mormyszkę, to przerwy między pracą muszą być krótsze. A zauważyłem, łowiąc na blachę, że ta blacha może chwilę postać i
Na pewno wszyscy widzieliście filmiki, jak ktoś umieszczał kamerę. Ten okoń się po prostu przygląda przez dłuższą chwilę i potrafi uderzyć w nawet nieruchomą blachę. Także nie bójcie się pauzy. Ten długi i chudy. Będzie duży rósł. Duże blaszki wcale nie są takie problematyczne dla małych okoni. Nie ma co się ich bać. Na tej wędce mam żółkę 14 i jest spoko. Dużo ryb już wyciągnęła ta wędka. Dosyć ciężkich ryb, więc przy dobrze wyregulowanym sprzęgle można powalczyć. Pamiętajcie, żeby dbać o brak lodu i te części muszą być ruchome. W razie holu może być ciężko wyciągnąć rybę, kiedy coś się zablokuje. To jest bardzo ważne. O, jest. Jest, tato, lepszy. Szczupaczek. I to jeszcze niewinny, pod pysk. Fajny, mały. Co? No, akwariowy, tak. O! Chyba tak. Kurde, w drzewo wszedł. Ale jaja. Ale branie było ho, ho, ho. O, ale gruby. Nie chcę pyska otworzyć. Tak się ładnie. O. Elegancko. I na tą super wędkę. Weź już do dzień dzień. Dzisiaj dużo kilometrów zrobiliśmy, bardzo dużo otworów, a bardzo dużo ryb, bardzo małych ryb, kilka fajnych ryb. I życzyłbym Wam, żeby Wasze wyprawy na lód właśnie tak się kończyły, czyli coś się działo i nie było bardzo zimno. A ja dzisiaj odpocząłem bardzo fajnie, więc mam też pomysły na najbliższe dni, będę je realizował. Dzięki za fajne komentarze w poprzednim filmie. Tam kilka rzeczy faktycznie odnośnie łowienia dla tych, którzy zaczynają, mi umknęło. Oparzeliska, ostrożność, unikanie alkoholu paradoksalnie, bo to tylko krótkofalowe rozgrzanie. To wszystko bardzo mądre i fajne rady. Na pewno gdybym zaczynał i obejrzał sobie jeden czy dwa takie filmy, no to bym wiedział dużo więcej. Będę jeszcze trochę machał i z Wami się też będę już żegnał. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć! Zapraszam na bonus, niespodzianka. Godzinny wypad nad jeziorko, nad którym nie wiedziałem, jaki będzie lód. Jestem zaskoczony i lodem, i rybami. Jutro postaram się przyjechać tutaj na trochę dłużej. Zapraszam do oglądania.
niesamowity okoń. Ta blacha robi robotę jednak. Szczupak. Utknął. Ajajajajaj. No chłopaki, wracamy do wody. Fajną frajdę mi tu daliście, więc zasługujecie definitywnie na wypłynięcie na swoje rejony. Hopsa. Płyń. Oswobodzony z stóp jawek wraca do terytorium.